obecnych na Click Meetingu, ale też na Facebooku. W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, swoim własnym, ja się nazywam Alicja Pacewicz i jestem współzałożycielką centrum i autorką, redaktorką wielu materiałów edukacyjnych, właśnie między innymi POSA i Przewodnika Obywatelskiego. I jest z nami dzisiaj Łukasz Pawłowski. Dzień dobry. Właśnie, który jest współautorem podręcznika Przewodnik Obywatelski, a poza tym ma no bardzo wiele różnych twarzy, bo ostatnio jego twarz widać w różnych mediach i słychać też. Także jak zobaczycie, że był Łukasz Pawłowski w telewizji albo w radiu, to to jest właśnie, sprawdźcie, ale to prawdopodobnie będzie ten Łukasz Pawłowski. I on bardzo często się wypowiada na temat demokracji, a także ostatnio wiele razy, ja go słyszałam, widziałam, jak Łukasz mówił o tym, co się wydarzyło i wydarza w Ameryce. Mhm. Także bardzo się cieszymy, że jesteś, Łukaszu, z nami. Dzisiejsze spotkanie jest o właśnie najważniejszej rzeczy, jaka jest na świecie w sensie organizacji społecznej, organizacji państwa, czyli o demokracji. I czy demokracja to jest coś, to jest stan, który jak się raz osiągnie, to już się to ma, oraz kiedy naprawdę my, obywatele i obywatelki, czujemy, że to działa, a kiedy, jak zrobić, żeby to nie działało tylko, bo na pewno to działa w momencie, kiedy są wybory, kiedy możemy pójść do urny i wrzucić swój głos. Wtedy pewnie jak braliście udział w wyborach do samorządu uczniowskiego, a część nauczycieli, która jest z nami, wielokrotnie brała udział w wyborach, to czujecie takie coś, że jesteście częścią tego demokratycznego systemu. I to jest bardzo miłe uczucie. Ale poza tym momentem, takiej właśnie demokratycznej, bezpośredniej takiego przeżycia wyborczego, no co się potem dzieje z tymi wszystkimi rzeczami i tymi ludźmi, na które głosujemy. I to będzie trochę właśnie o tym, jakie to jest ważne, ale także jakie to nie jest proste. Jedną jeszcze chcę rzecz powiedzieć, że my właściwie Centrum Edukacji Obywatelskiej powstawało prawie 30 lat temu, zaraz po upadku komunizmu w 1989 roku, no to myśmy właśnie widzieli, że to jest taki kawałek polskiej szkoły, ta edukacja obywatelska, który jest najsłabszy. Wtedy bardzo wielu nauczycieli po prostu nie wiedziało, jak uczyć o demokracji, bo tej demokracji żeśmy nie doświadczali specjalnie, wręcz przeciwnie, raczej antydemokratyczne praktyki były w rządzeniu, plus część nauczycieli uczyła poprzednio jakby za komunizmu o niby demokracji, no i czuła albo, że nie są, albo oni sami czuli, że nie są wiarygodni, albo po prostu nie chcieli uczyć, bo uznali, że niech to robią młodsi i ci, co lepiej wiedzą. No i tak się zaczęło w ogóle Centrum Edukacji Obywatelskiej, zaczęło się od podręcznika KOS, który już ma właśnie, tak jak mówię, prawie 30 lat, ale to za każdym razem inny podręcznik.
Bydgoszcz, Brzeg Dolny, no po prostu Polska od brzega do brzega, że tak powiem, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, bo z demokracją nigdy nie jest tak, taką tezę tutaj śmiałą wypowiem, że nigdy nie jest tak, że możemy uznać, że to, co mamy w tej chwili, to jest ta idealna forma demokracji i że właściwie już nic w tej sprawie nie jest do zrobienia. Z demokracją jest zawsze tak, że trzeba ją pielęgnować, sprawdzać, czy to działa, brać w tym udział, denerwować się, jak nie działa, interweniować, nawet czasem wychodzić na ulicę. Nie wiem, czy to powinna powiedzieć, ale powiem to tak. Uważam, że czasem trzeba wychodzić na ulicę, jak demokracja nie działa, to samemu zadbać o to, żeby zadziałała. I ta dzisiejsza lekcja, wiecie, co to jest demokracja, a jak nie, to zaraz o tym powie Łukasz, więc nie będę rozwodziła. No, to już o tym mówiłam, czy demokracja to jest tylko w czasie wyborów. Tu jest taki rysunek z naszego podręcznika Urnie Wyborczej Polacy. Oczywiście to nie jest tylko pomnik dla urny wyborczej, to jest dla samego pomysłu, dla samego i dlatego, że bierzemy udział w tych wyborach, prawda? Taki pomnik, zwłaszcza osoby, które się urodziły jeszcze w czasach komunizmu, to wiedzą, że to jest, ten pomnik mógłby stanąć w różnych miejscach Polski. I na tej lekcji no, będzie trochę trudnych pojęć, to od razu powiem, poza tym, że będzie miło, to będzie trochę trudnych pojęć i trochę trudnych jednak takich informacji, no na przykład o demokracji bezpośredniej, czyli nie tylko o tym, że wybieramy przedstawicieli, ale że sami podejmujemy jakieś decyzje i są tacy, którzy twierdzą, że to jest w ogóle lepsza demokracja, a Łukasz nam powie, jakie jest jego zdanie w tej sprawie, a wy sami będziecie mogli też o tym pomyśleć. No będzie o tym, jaka jest różnica pomiędzy demokracją taka jak większościową, czyli taką na przykład, jaka była w starożytnej Grecji, a tak zwaną demokracją konstytucyjną, czyli liberalną, czyli taką, którą mamy teraz. I czym to się różni? Bo to jest zasadnicza różnica i część ludzi, to wam powiem, że mnie po prostu skręca, jak dorośli, dobrze wykształceni ludzie mówią demokracja, demokracja, co to takiego fajnego? Przecież demokratycznie nawet Hitlera wybrali. No więc chodzi o to, czy obecnie funkcjonującej demokracji konstytucyjnej, czy właśnie liberalnej, czyli takiej, jaką mamy w tej chwili w większości cywilizowanych krajów świata, można, nie wiem, łamać prawa mniejszości i co zrobić, jak one są łamane. No i ostatnie, to jest bardzo przyjemne, to zobaczcie, Łukasz Pawłowski, psycholog, socjolog, doktor nauk społecznych, pracował w redakcji i był szefem działu politycznego Kultura Liberalna. Kto nie czytał z nauczycieli nigdy Kultury Liberalnej, to niech zajrzy, wejdzie na stronę i przeczyta, bo tam są świetne teksty. Napisał książkę o drugiej fali prywatyzacji, przed chwilą ją napisał, chodzi o, musisz chyba potem na koniec jedno zdanie powiedzieć o tym, dlaczego mamy ją przeczytać. Dobrze. I prowadzi, słuchajcie, współprowadzi podcast amerykański, jakbyś nam potem też wysłał link, to byś miał więcej słuchaczy. Dobrze. Oddaję ci głos, a wy jak macie jakieś pytania, wątpliwości, nie wiem, cokolwiek, krytykę tego, co słyszycie, to piszcie na czacie, bo to nam pozwala wiedzieć, że jesteście z nami. Łukaszu. Dziękuję bardzo, dziękuję za to miłe przedstawienie i witam Państwa. I także bardzo proszę, jeżeli coś mówię za szybko, albo coś jest niezrozumiałe, albo Państwa zdaniem mówię rzeczy, które należy skrytykować, to bardzo proszę o komentarze, krytykę, postaram się do nich odnieść. Jeżeli chodzi o podcast amerykański, to póki pamiętam, to jest do znalezienia na każdej platformie, na której słucha się podcastów, czy w Spotify, czy w Apple, czy na SoundCloudzie, także w większości tych platform można znaleźć. To jest cotygodniowy podcast o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, polityczny, ale też trochę społeczny. A teraz już dalej idźmy. Zacznijmy od tegoż tych zdjęć. Co chciałem tutaj Państwu pokazać? Z jednej strony te dwa górne zdjęcia to są wydarzenia, które widzieliśmy
około ponad miesiąc temu, dokładnie 6 stycznia w Waszyngtonie, może Państwo widzieli, jak tłum demonstrantów zdobywał, czy zaatakował Kapitol. Zginęło tam w czasie tych wydarzeń i po nich łącznie 5 osób. No, tłum się wdarł, trochę zdewastował ten Kapitol, domagali się zaprzestania liczenia głosów. Wtedy na Kapitolu odbywała się debata, kongres debatował o tym, czy zatwierdzić wyniki głosowania. Ci ludzie domagali się, żeby przestać liczyć, żeby nie zatwierdzać tych wyników, tak żeby Donald Trump mógł dalej być prezydentem. Poniżej mamy zdjęcia z ostatnich protestów z Rosji przeciwko aresztowaniu Aleksieja Nawalnego. I dlaczego ja zostawiłem te zdjęcia? Bo ojej, nie wiem, czy to jest poważne pytanie, ale chyba tak. No to kto to Donald Trump? Donald Trump to do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest to inny prezydent i kiedy 6 stycznia zwolennicy Trumpa, on wtedy był jeszcze prezydentem, wdzierali się na Kapitol, to domagali się tego, żeby nie zatwierdzać wyników wyborów, które odbyły się w listopadzie i żeby Trump nadal mógł być prezydentem. Poniżej są zdjęcia z protestów w Moskwie po aresztowaniu Aleksieja Nawalnego, czyli takiego opozycjonisty zarzucającego czy krytykującego korupcję władzę. I dlaczego te cztery zdjęcia zestawiłem, dwa wydarzenia? Bo i tu można powiedzieć, że oto lud występuje przeciwko władzy. Wychodzi na ulicę i czegoś się domaga. Ludzie zabierają głos. I tu można by powiedzieć, że ta władza pochodzi z wyborów, bo w Rosji także odbywają się wybory. Ale jednak, o ile to, co się stało w Rosji, czy to, co się dzieje w Rosji, przedstawia się jako taką walkę właśnie o demokrację, o prawa obywatelskie, to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, było przedstawiane i jest pokazywane jako śmiertelne zagrożenie dla demokracji. I teraz na czym te różnice polegają? Dlaczego jak raz ludzie wychodzą na ulicę, to dobrze, a innym razem źle? No więc i co to są właściwie ci ludzie? Skoro mówi się nam, że demokracja to rządy ludu, to czym właściwie jest ten lud? Kiedy lud może zabrać głos, a kiedy nie? Kiedy to jest zgodne jak gdyby z ideałami demokracji, a kiedy tej demokracji zagraża? Chciałem tylko pokazać, że to nie jest takie proste, że kiedy ludzie wychodzą na ulicę, czegoś żądają, to nie znaczy, że działają w imieniu czy dla dobra demokracji. Tutaj to, co mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, jest pokazywane jako zagrożenie dla demokracji. Dlaczego? Bo ci ludzie domagali się nieuznania wyników wyborów. Mówili, że wybory były sfałszowane, zarzucali korupcję władzy i chociaż nie mieli na to dowodów, no to chcieli ten proces przerwać. Chcieli przerwać proces pokojowego przekazywania władzy po wyborach. Dlatego to było zagrożenie, czy jest pokazywane jak i takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych i potężny kryzys tamtejszej demokracji. A to, co się dzieje w Rosji, to jest wystąpienie przeciwko władzy, która nadużywa tych swoich praw, czy tego, co swoich prerogatyw i ludzie demonstrują przeciwko tymże nadużyciom. Pomijam już fakt, że wybory w Rosji oczywiście nie są, no można by im wiele zarzucić, gdy chodzi o uczciwość, ale chciałem tylko Państwu pokazać, że nie zawsze ludzie na ulicach, nie zawsze zabieranie głosu przez lud to jest symbol, że demokracja ma się dobrze i nie zawsze to służyć musi demokracji. Ale przepraszam, zadam pytanie tylko króciutkie, ale to jest dosyć rzadka sytuacja, kiedy lud wychodzi w tej chwili, prawda? Kiedy ludzie wychodzą na ulicę i właściwie to, co proponują, to jest podważenie zasad demokracji, nie? To nie jest jednak, zwykle jak ludzie mają odwagę i większość protestów to są protesty jednak takie, których no władza na pewno powinna się im przysłuchać, a nie przepędzić, tak jak w przypadku szturmu na Kapitol, prawda? No tak, no w przypadku Kapitolu oczywiście jeszcze dochodziła przemoc, chociaż ci ludzie także powiedzieliby, że oni występują w imieniu demokracji, bo oni uważają, że wybory zostały sfałszowane, chociaż no nie mieli na to dowodów. A skąd wiemy, że nie były sfałszowane, powiedz nam? Przepraszam? Skąd wiemy, że nie były sfałszowane?
Ojej, to powinno być odwrotnie. Kiedy masz jakiś zarzut i zarzucasz komuś przestępstwo, to po twojej stronie jest dowiedzenie, że do tego przestępstwa doszło. Gdybyś powiedziała, że ja popełniam przestępstwo, to musisz tego dowieść. Więc to po stronie tych, którzy zarzucają fałszerstwo, leży ciężar dowodu i złożono kilkadziesiąt wniosków do sądów o to, żeby rozstrzygnąć, czy dochodziło do jakiejś nieprawidłowości, do jakichś fałszerstw. Sądy odrzucały te wnioski, nie znajdując dowodów, no więc odwoływano się do władzy sądowniczej. Te sądy jako niezależne odrzucały wnioski czy tezy, że doszło do jakiejś nieprawidłowości. Wszczynano także śledztwa w ramach administracji, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, to się nazywa Departament Sprawiedliwości, podjęło takie śledztwo, ale również nie znalazło żadnych nieprawidłowości. No a urzędnicy odpowiedzialni za organizację wyborów, tam gdzie były jakieś wątpliwości, także na te zarzuty odpowiadali. Więc to był cały długi proces, gdzie formułowano zarzuty, a następnie na nie odpowiadano. To, co chciałem pokazać, to jest też to, że w demokracji mówimy o tym, że to jest władza ludu, ale odkąd demokrację taką masową wprowadzono, to znaczy taką, gdzie rzeczywiście wielu ludzi, większość obywateli, początkowo to byli oczywiście mężczyźni tylko, najpierw zamożni mężczyźni, później wszyscy mężczyźni, później dopiero kobiety. Od początku, jak wprowadzano demokrację, to pojawiał się taki problem, czy rządy ludu nie zamienią się w rządy tłumu. To znaczy ci, którzy myśleli o demokracji i wprowadzali, konstruowali ten system, zastanawiali się, jak zrobić, czy jak zabezpieczyć się przed tłumem, który wyjdzie i na przykład będzie chciał obalać rząd regularnie, albo będzie składał jakieś niewiarygodne żądania, albo będzie uciekał się do przemocy i tak dalej. I są różne mechanizmy w ramach systemu demokratycznego, które mają przed tym zabezpieczać. Zwróćcie uwagę na taką prostą rzecz, jak choćby długość kadencji. Jak wybieramy jakiegoś polityka, to w Polsce możemy go wybrać na przykład na 4 lata, ale są takie kraje jak Stany Zjednoczone, gdzie parlamentarzystów wybiera się co 2 lata. Członków Izby Reprezentantów, czyli takiego Sejmu amerykańskiego. I co to zmienia? No, w założeniu to ma zmieniać to, żeby ci ludzie byli bliżej swoich wyborców. Jako że co 2 lata muszą dostać znowu swój głos, to muszą się bardziej starać, żeby ci wyborcy na nich głosowali, nie mogą o nich zapomnieć. Ale ma to też ten minus, że właściwie cały czas prowadzą kampanię wyborczą, muszą zbierać pieniądze, muszą apelować do swoich wyborców, muszą się starać im przypodobać, a więc są mniejsze szanse, że podejmą jakąś niepopularną, ale na przykład konieczną decyzję. Dlatego jednocześnie w Stanach Zjednoczonych jest Senat, gdzie senatorów wybiera się co 6 lat, żeby mieli właśnie taką większą swobodę. Więc widzicie, że próbuje się znaleźć taką równowagę pomiędzy tym, żeby politycy, których wybieramy, słuchali swoich wyborców i od nich nie uciekali, nie ignorowali ich głosu, ale jednocześnie, żeby nie byli zależni od takich takich szybkich zmian opinii i żeby nie za bardzo próbowali się tylko i wyłącznie tym wyborcom przypodobać, ale czasami podejmowali też trudne decyzje. A tutaj mamy kilka pytań. Dlaczego tak wielu ludzi nie chodzi na wybory i czy można by było, no właśnie, ktoś tutaj pyta, czy byłoby lepiej, gdyby w Polsce wybory były co 2 lata? No, plus byłby taki, że właśnie politycy musieliby się bardziej starać, bo wiedzieliby, że zaraz mają wybory i będą weryfikowani przez obywateli. Ale minus jest taki, że wtedy nikt nie zdecydowałby się na żadną, czy trudniej by się było zdecydować na trudne na przykład reformy, które są konieczne, ale niepopularne, na przykład jakieś podwyżki podatków, czy obniżenia, nie wiem, jakichś świadczeń socjalnych. Wszyscy by się bali, bo zaraz kolejne wybory. Więc to trzeba wyważyć. W Stanach, tak jak wam mówiłem, macie jedną izbę, gdzie te wybory są właściwie cały czas i drugą, która ma mieć taki dłuższy okres funkcjonowania na stanowisku. Dlaczego tak wielu ludzi nie chodzi na wybory? I co należałoby zrobić, żeby poprawić tę sytuację?
Jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę wstawcie. I czy twoim, czy waszym zdaniem zawsze politykom zależy na tym, żeby frekwencja była jak najwyższa? Bo to zawsze się mówi, że im więcej ludzi idzie do wyborów, to jest lepsza demokracja, a więc politykom powinno na tym zależeć, no bo dostaną więcej głosów. Ale niestety nie zawsze tak jest. Czasami politykom zależy na tym, żeby frekwencja była jak najmniejsza. I także prowadzą kampanię w tym celu obniżenia frekwencji albo obniżenia frekwencji wśród tych grup ludzi, którzy na nich nie głosują. Czyli na przykład, jeżeli ja miałbym poparcie starszych Polaków i kandydował do Sejmu, to chciałbym jednocześnie, żeby ludzie młodsi zostali w domu. I różnie, niestety tak jest, w różnych systemach, także Stany Zjednoczone są tego dobrym przykładem, prowadzi się, czy politycy prowadzą także takie działania, które sprawiają, że niektóre grupy wyborców rzadziej chodzą na wybory. Mają trudniej. Zobaczcie, można bardzo prosto sprawić, że ta frekwencja będzie mniejsza, a szczególnie mniejsza w niektórych grupach wyborczych. Wyobraźcie sobie, że wybory mamy nie w niedzielę, tak jak w Polsce, tylko na przykład we wtorek, w ciągu tygodnia. I to nie jest żaden wymysł, bo tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. I wówczas ludzie, którzy na przykład pracują, mają trudniej, prawda? Wyobraźcie sobie, jak rozstawiamy na przykład punkty wyborcze. Pewnie jeżeli głosują wasi rodzice, czy wy głosujecie, no to wiecie, gdzie jest wasz punkt wyborczy, gdzie możecie oddać głos. Wyobraźcie sobie, że macie go o kilka kilometrów dalej. Albo że jest tylko jeden na całe wasze miasto, albo całą dzielnicę. Wówczas musicie stać w kolejce po nawet kilka godzin, żeby oddać głos. I to znów nie jest mój wymysł. Takie sytuacje w Stanach Zjednoczonych zdarzają się dość regularnie, że w niektórych dzielnicach tych punktów wyborczych jest mniej. Możemy też zmieniać to, czy jak gdyby grać na frekwencję, podejmując decyzję o tym, czy wolno głosować przez przedstawiciela, czy nie wolno głosować, czy trzeba się udać do lokali wyborczych osobiście, czy można oddawać głosy korespondencyjne, czy nie. Jest wiele różnych czynników, którzy mogą wpłynąć na frekwencję w różnych grupach. A więc jeżeli politycy mówią, że zawsze zależy im na frekwencji, żeby była jak największa i jak najwięcej ludzi poszło, to ja bym... To jak słyszycie takie wypowiedzi, to zastanówcie się, przyjmujcie je krytycznie. Tak bym radził. O demokracji właśnie, kiedy się mówi o demokracji i wymienia jej zalety, no to oczywiście ta najważniejsza zaleta to jest to, że oddajemy głos ludziom, że ludzie sami mogą się rządzić, że to do nich należy władza i że ludzie sami najlepiej wiedzą, przepraszam, czego im potrzeba i sami potrafią wybrać swoich przedstawicieli lub sami potrafią zabrać głos. Ale z drugiej strony zawsze, tak jak wspominałem wcześniej, wśród tych, którzy nawet byli zwolennikami demokracji, zawsze była ta obawa, czy lud, jak to powiedzieć grzecznie, ale czy lud jest dojrzały do tego, żeby sam się sobą rządzić. I czy nagle, jak oddamy wszystkim głos, to ludzie nie zaczną podejmować jakichś nieracjonalnych decyzji. Głupich, mówiąc wprost, szkodliwych, takie, które doprowadzą państwo do upadku, albo czy ludzie nie wybiorą jakiegoś tyrana. Takie obawy towarzyszą właściwie nam, czy myślicielom, tym, którzy się zajmują demokracją, od starożytności. Czy ludzie nie oddadzą, albo nie podejmą jakichś głupich decyzji, albo nie oddadzą władzy tyranowi. I właśnie po to, z tych obaw, wzięły się te różnego rodzaju zabezpieczenia w demokracji, czy różnego rodzaju instytucje. Już sam fakt, że nie rządzimy sami, tylko wybieramy swoich przedstawicieli, że ci przedstawiciele są wybierani na określone kadencje, że nie wybieramy przedstawicieli z mandatem związanym, czyli że oni mogą podejmować swoje decyzje, nawet takie, które się nam nie podobają, a my możemy ich odwołać tylko w kolejnych wyborach. To są takie zabezpieczenia, które mają służyć temu, żeby ludzie, żeby z jednej strony dać ludziom głos, ale także trochę ograniczyć ich władzę i dać swobodę działania tym przedstawicielom. Czyli tu są dwie wartości, z jednej strony możliwość rządzenia, z drugiej strony właśnie oddanie głosu
ludziom. Idźmy dalej. Jakie są, jak się opisuje nasze wybory, te, w których bierzemy udział? Są to wybory powszechne, bezpośrednie, tajne, równe i proporcjonalne. I teraz, co to wszystko znaczy? Wybory powszechne mówią o tym, że prawo do głosowania powinni mieć wszyscy obywatele danego państwa. W przypadku Polski czynne prawo wyborcze to jest 18 lat, jeżeli ktoś nie jest pozbawiony praw publicznych. Bierne prawo wyborcze w zależności od tego, gdzie chcemy kandydować. 21 lat, 30 lat na senatora, na prezydenta 35 lat. Władze publiczne mają obowiązek ułatwić wszystkim udział w wyborach. No i zobaczcie, to także są dość arbitralne granice, które ktoś wprowadza. Dlaczego akurat 18 lat? Pojawiają się takie pomysły, wcale nierzadko, żeby na przykład w sprawach lokalnych mogli głosować także młodsi ludzie, bo dlaczego nie? Przecież oni, można powiedzieć, mają nawet większy interes w tym, żeby wziąć udział w wyborach, bo to oni będą dłużej żyli w tym państwie, które politycy nam zbudują. Więc może, i tutaj też pytanie do was, czy nie powinno być tak, że właśnie obniżamy prawo wyborcze do 16 roku życia, czy od 16 roku życia można głosować, ale na przykład nie we wszystkich wyborach, ale tylko w wyborach lokalnych, albo w wyborach, no na przykład właśnie w wyborach lokalnych, albo w lokalnych referendach. Co uważacie? O, tutaj Alicja pisze, czy 16-latki powinny mieć prawo głosu? Wówczas, zwróćcie uwagę, to także zmieniałoby naszą frekwencję. Jeżeli zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi głosowało, no to obniżmy wiek wyborczy i może więcej ludzi pójdzie do wyborów. A więc politycy będą mieli taki silniejszy mandat, bo będą mieli więcej głosów. Są też ograniczenia, jak widzicie, wiekowe w biernym prawie wyborczym. Czyli ile lat... Przepraszam, wyjaśnij słowo... mandat w tym kontekście, bo to nie jest, politycy będą mieli większy mandat, to nie znaczy, że dostaną mandat na, za nadmierną szybkość. Co to znaczy mandat w kontekście demokracji? Super, dzięki, że dopytujesz. To jest mandat, czyli takie siłę poparcia, jak gdyby usprawiedliwienie dla władzy, którą sprawują. Mówi się także inne słowo, które w tym kontekście można użyć, to legitymizacja. To znaczy wyobraźcie sobie, że żyjecie w jakimś państwie, w którym powiedzmy dla przykładu jest 100 osób, nie? Tak, żeby było łatwiej. I odbywają się wybory i idzie do tych wyborów, nie wiem, idą dwie osoby tylko i wybierają jakiegoś prezydenta. I ten prezydent zdobywa, dajmy na to, dwa głosy. No to owszem, wygrał, nikt nie może zarzucić, że nie jest prezydentem, bo zwyciężył, dostał najwięcej głosów, ale to jest bardzo mało. A wyobraźcie sobie, że idzie 90 osób do tych wyborów i ten ktoś zdobywa powiedzmy 70 parę głosów. Więc wtedy ten jak gdyby poparcie dla niego ma mocniejsze podstawy i to w tym kontekście znaczy słowo mandat czy legitymizacja. Jeszcze chciałem jedną rzecz zaznaczyć, to pytanie, które można sobie zadać, kiedy mówimy, kto może głosować. Tutaj mamy zapisane, że to są obywatele powyżej 18 roku życia, ale nie są ubezwłasnowolnieni czy pozbawieni praw publicznych, tak? Bo to mogą zostać ich pozbawieni na skutek przestępstw. A teraz pytanie jeszcze jedno. Są takie... Ja dużo się odwołuję do Stanów Zjednoczonych, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych nie mogą głosować nie tylko w wielu stanach więźniowie, czyli jeżeli ktoś siedzi w więzieniu za jakieś przestępstwo, niekoniecznie bardzo brutalne, na przykład za kradzież, nie ma prawa głosu, ale mało tego, wielu z nich w niektórych stanach nie ma prawa głosu nawet jak wyjdzie z więzienia. Czyli ktoś odsiedzi swój wyrok, wychodzi z więzienia, jest wolnym obywatelem, i nadal nie ma prawa głosu. Czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy jednak tym ludziom powinno się te prawa z powrotem przyznawać? I to także jest sposób na obniżanie frekwencji w niektórych grupach. Nie każdy jest na tyle kompetentny, aby oddać głos. Aha.
Nie wiem, ktoś tutaj jest bardzo załamany z jakiegoś powodu. Nie, nie widzę dobrze ikonki. Dobrze, idę dalej. Pytanie było takie, czy takim ludziom należy przyznawać głos, czy jednak oni także powinni do końca życia być tego prawa głosu pozbawieni, nawet jeżeli odbędą już karę, bo tak bardzo często się zdarza w wielu stanach. Wybory powszechne, to już byliśmy, wybory bezpośrednie. Obywatele wybierają swoich przedstawicieli bezpośrednio. Co to znaczy? Tu znów można wprowadzić jeszcze jedno takie zabezpieczenie. Jeżeli ktoś się bardzo obawiał, że powiedzmy ludzie są niedojrzali, żeby oddać głos i trzeba uważać, żeby nie zrobili czegoś głupiego, to można było wprowadzić dodatkowy próg, taki sposób wyboru, że ludzie nie głosują na przykład na posłów czy senatorów, tylko głosują na innych ludzi i dopiero ci ludzie wybiorą posłów i senatorów, czyli wybiorą swoich reprezentantów. I znów w Stanach Zjednoczonych tak było, że w przypadku wyborów prezydenckich głosowało się na elektorów. Zresztą tak jest do tej pory. I dopiero ci elektorzy mieli zebrać się razem i dokonać wyboru prezydenta. Teraz też głosuje się na elektorów, ale właściwie oni z automatu oddają głos na tego kandydata, który wygra w danym stanie. Ale początkowo chodziło o to, żeby ludzie oddawali głos na swoich z założenia mądrzejszych jeszcze przedstawicieli i dopiero oni będą wybierać. Kodeks wyborczy w Polsce dopuszcza głosowanie przez, nie tylko możecie głosować bezpośrednio w lokalach wyborczych, ale także można od niedawna głosować za pomocą pośrednika, co także miało pomóc, czy może pomagać w zwiększeniu frekwencji wyborczej. Tutaj jest zapis tych przepisów. Wybory tajne. I to znowu jest bardzo kontrowersyjna rzecz. Z jednej strony wszyscy wiemy, jak wyglądają wybory. Idziemy do lokalu wyborczego i tam mamy takie, powiedzmy, miejsce, czy za zasłonką, czy w jakimś miejscu odosobienia, gdzie możemy zaznaczyć, na kogo oddajemy głos. No i pytanie, czy tak jest lepiej? Dlaczego ludzie powinni głosować w sposób tajny? A może powinni głosować w sposób jawny? Jeżeli ktoś popiera jakiegoś polityka czy jakąś partię, no to chyba się tego nie wstydzi, prawda? To znaczy uważa, że ta partia czy ten polityk to jest najlepsze, co może mu się, znaczy najlepsza oferta dla niego czy dla jego kraju, więc może te wybory powinny być jawne i nie ma się czego wstydzić. Aha, tutaj ktoś się wpisze, że minusem jest stres oraz krytyka większości. Jasne. I to widać bardzo często, że w zależności od tego, czy wybory są tajne, czy wybory są jawne, można dostać zupełnie inne wyniki. Często wybory, na przykład w parlamencie, wiemy, jak kto głosował, prawda? A gdyby wybory były tajne i poddawano by tylko same wyniki głosowania, to znaczy ilu na przykład posłów zagłosowało za jakąś ustawą, a ilu jest przeciwnych, to moglibyśmy mieć inne wyniki. Tak samo w wyborach, kiedy my głosujemy, gdybyśmy musieli, czy jak gdyby był obowiązek powiedzenia, na kogo oddajemy swój głos, no to te rezultaty mogłyby być zupełnie inne, ale chcę wam tylko pokazać argument za jawnością wyborów. Jeżeli masz jakiś pogląd, jeżeli chcesz, żeby ktoś rządził w kraju czy w twojej okolicy, no to chyba umiesz uzasadnić, dlaczego na niego głosujesz. Więc może takie wybory powinny być jawne. Czy można takiego argumentu użyć? Ja mam tutaj komentarz z Facebooka, kogoś, kto pisze książkę o systemie w Kanadzie. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, o tak zwanych moderatorach elektoratu, czyli prywatnych firmach, które za pieniądze zaczynają jakby pracować nad elektoratem i zwracają 40% kosztów, jeżeli się nie zdobędzie oczekiwanego rezultatu. Czy słyszałeś o tym? Bo to pan Janicki na Facebooku widziałam, że to o czym napisał. Ciekawe bardzo, ale podejrzane trochę.
No nie, ale to trochę jak tak na pierwszy rzut ucha nie rozumiem, czym to się różni od zwykłego marketingu politycznego. To znaczy, że zatrudniasz jakąś firmę, która ci mówi, jak masz się komunikować z elektoratem, co masz do nich mówić i za pomocą jakich mediów i tak dalej, i tak dalej. Tak nie do końca rozumiem różnicy. To chyba po pierwsze to, że tam widzę, że jest tak, zwracają 40% kosztów, jak się nie uda. To jest ciekawe. Oraz, że zespół liczy i że tworzą takie zespoły, jakby panele z każdej grupy wyborców, żeby właśnie wiedzieć, czego ci wyborcy oczekują. Czyli taki bardzo zaawansowany sposób badania tego, jakie są oczekiwania wyborców, tak to się czasem, pewnie nie wiem, czy to jest w formie deliberatywnych paneli, czy jakichś innych, ale w każdym razie, że nie, że polityk se wymyśla nawet z jakąś firmą, co mówi, tylko najpierw robi bardzo precyzyjne badania przekrojowe, a potem jeszcze jak mu się nie uda, to połowę pieniędzy prawie dostaje z powrotem. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe, tak. Dobrze, jesteśmy, wybory równe. Tak? Dobrze. Wybory tak. Równe, czyli głosy wszystkich wyborców powinny mieć taką samą wagę. I to jest z pozoru bardzo proste, prawda? No, mówi się, że każdy ma z nas jeden głos, niezależnie od tego, czy macie bardzo dużo pieniędzy, czy mniej, czy jesteście bardzo znani, czy jesteście jeszcze nieznani. To jak idziecie do wyborów, to każdy ma taką samą karteczkę, na której zaznacza krzyżyk i to jest jeden głos. Czy głosuje, nie wiem, najbogatszy Polak, czy najbiedniejszy Polak, czy głosuje jakiś gwiazdor filmowy, czy głosuje przeciętny Kowalski. No, niestety, znów mam do was taką niedobrą wiadomość, że to takie proste nie jest, bo co to znaczy, że głos liczy się tak samo? Wszystko zależy od tego, w jakim okręgu głosujemy i ilu przedstawicieli na przykład możemy wybrać. I tu Stany Zjednoczone są bardzo dobrym przykładem. To są wybory do Senatu. W Stanach Zjednoczonych mamy prezydenta, mamy Izbę Reprezentantów, to jest taki Sejm i mamy Senat. Tak jak wam mówiłem, w Izbie Reprezentantów wybory są co 2 lata, w Senacie są każdy senator ma 6-letnią kadencję, ale co 2 lata wymienia się 1/3 Senatu. Więc też są wybory co 2 lata, ale nie tylko 1/3 senatorów staje do wyborów. No ale, i tu jest bardzo ważna, czy ciekawa i ważny przepis, że każdy stan z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych wysyła do Senatu 2 przedstawicieli. Największy stan w Stanach Zjednoczonych to Kalifornia, która ma 39 milionów mieszkańców, a stan Wyoming, najmniejszy, ma niespełna 600 tysięcy. W Kalifornii jest ponad 60 razy więcej ludzi i 2 senatorów, tak samo jak w Wyoming. A więc, żeby zdobyć mandat senatora w Kalifornii, trzeba zdobyć o wiele, 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 wiele więcej głosów, to po pierwsze. A po drugie, wasz głos, gdybyście mieszkali w Kalifornii, to wasz głos jest, mówiąc brutalnie, o wiele mniej warty niż głos mieszkańca stanu Wyoming, gdy głosuje na senatora. Bo takich głosów potrzeba jest więcej w Kalifornii, a mniej w Wyoming. I jak myślicie, dlaczego taki system wprowadzili, który jest, no, jak widzicie, bardzo nierówny? Te wybory nie są równe, bo te głosy poszczególnych Amerykanów są liczone inaczej. Jak można to uzasadnić? Bardzo trudne pytanie. Ja proponuję, żebyś na nie odpowiedział, a przy okazji odpowiedział na pytanie, które się pojawiło kwadrans temu na czacie. Dlaczego ten amerykański system jest w sumie taki archaiczny i dziwny? I czy nie mogą tego zmienić? Wiele rzeczy. Dobrze, to krótko odpowiem na tamto pytanie. Żeby zmienić te rzeczy, to trzeba mieć poparcie polityczne i trzeba mieć głosy do tego, żeby zmienić przepisy, zmienić konstytucję i tak dalej. Tam, gdzie to konieczne, albo zmienić ten system jakimiś zwykłymi ustawami. Trzeba mieć do tego głosy. A tak jak wspominałem, nie zawsze wszystkim zależy na tym, żeby mieć na przykład większą frekwencję, czy większą równość, czy żeby te głosy, czy żeby wszystkie grupy głosowały. Jeżeli ktoś ma poparcie głównie wśród starszych, tak jak wspominałem, no to nie bardzo mu zależy, żeby głosowali młodzi, nie? I jeżeli można tak zaprojektować system, że on
będzie sprzyjał jednej partii, to tej partii na przykład nie zależy na tym, żeby go reformować. I tak niestety jest, że brakuje odpowiedniej woli politycznej do zmian. Natomiast co do tego pytania o Stany, to krótko odpowiadam, tu chodziło o to, żeby Senat właśnie reprezentował Stany i żeby te mniejsze Stany, które mają mniej mieszkańców, nie mogły być pokonane jak gdyby w głosowaniu przez tych większych, żeby ci więksi nie dyktowali innym warunków. W pewnym sensie z podobnymi rozwiązaniami mamy do czynienia także w Unii Europejskiej, gdzie mniejsze kraje mogą zablokować jakieś niekorzystne decyzje. Albo decyzje podejmuje się tak zwaną większością kwalifikowaną, czyli nie wystarczy 50% wszystkich krajów, tylko to musi być na przykład 65% krajów zamieszkanych przez większość obywateli unijnych. Tak? Chodzi o to, żeby chronić tych mniejszych przed tymi większymi, więc znowu widzicie, że to nie jest takie proste. Idźmy dalej. Wybory proporcjonalne. Chodzi o to, żeby... To jest dobrze wyjaśnione. Zasadę proporcjonalności przyjmuje się przy ustalaniu wyniku głosowania, czyli przeliczania poparcia wyborców na mandaty parlamentarne i zgodnie z tą zasadą mandaty dzieli się proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów. Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś zdobył mniej więcej 30% głosów, to żeby na przykład miał około 30% głosów, około 30% posłów w Sejmie. Nie? Wydaje się to sprawiedliwe, ale nie zawsze się to udaje. Z różnych powodów. I nie zawsze jest tak dokładnie, że jeżeli ktoś dostał 30% głosów, to ma 30% miejsc w Sejmie. Dlaczego? No na przykład dlatego, że część głosów się, mówiąc w cudzysłowie, marnuje. Czyli ileś osób oddaje głosy na partie, które nie dostają się do parlamentu, bo nie przekroczyły progu wyborczego. Czyli dostały za mało głosów, żeby dostać się do Sejmu. I wówczas te ich głosy są zmarnowane, korzystają na tym te partie, które się do Sejmu dostały. Alternatywą jest, jeszcze innym systemem, jest system większościowy, zupełnie inny. Dzieli się wówczas kraj na okręgi, jakieś takie mniejsze jednostki i w tych okręgach startują kandydaci. I z każdego okręgu dostaje się do Sejmu czy tam do parlamentu jeden kandydat, który wygra. Czyli to jest bardzo prosty system. Ten, który zajął pierwsze miejsce, wygrywa i dostaje się do parlamentu. I tu można jeszcze wprowadzić jedną zasadę. Czy wystarczy, że zajmie pierwsze miejsce, czy musi dostać więcej niż połowę głosów? Ten, który dostaje więcej niż 50% głosów, dostaje się do Sejmu. Czy wystarczy, że dostanie na przykład 30% głosów, ale to będzie najwięcej i wtedy też dostaje się do parlamentu. Te systemy są bardzo proste, ale zwróćcie uwagę, one mają też swoje wady. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy trzy partie w naszym kraju i ich kandydaci startują w naszym okręgu. Jest ich trzech. Jeden dostaje 35% głosów, drugi dostaje 33%, a drugi dostaje tam 31%. I to nam, mam nadzieję, zsumuje mniej więcej do 100, tak? No to różnice są bardzo niewielkie, poparcie dla tych kandydatów bardzo podobne. Wygrywa ten pierwszy i zgarnia całą pulę. Reszta głosów marnuje się, nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie, którzy głosowali na innych kandydatów, nie mają swojej reprezentacji w parlamencie. Więc ten system jest prosty, ale niekoniecznie bez wad. Też ma swoje wady. Zresztą wiele, wiele innych, ale to o tym na przykład, jeżeli jest tak, jeszcze jedną wam wadę podam. Jeżeli jest system większościowy, to mniejsze partie, takie drobniejsze, nie mają szans na to, żeby się dostać do Sejmu. Tylko takie największe, najpotężniejsze partie mogą, w ogóle kandydaci ich mają szansę, żeby się dostać. Jeżeli, tak jakbyśmy na przykład w Polsce, to na przykład taka partia jak Lewica, czy taka partia jak PSL, przy takim systemie miałyby bardzo małe szanse, żeby w ogóle jakiegokolwiek swojego kandydata wprowadzić do Sejmu, a przecież one też mają swoich wyborców. Ci wyborcy nie mieliby później reprezentacji, a reprezentację miałyby pewnie tylko Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, no teraz jeszcze pewnie Szymon Hołownia, ale te mniejsze miałyby bardzo, bardzo duże problemy.
O właśnie, kogo reprezentuje poseł czy polityk, którego wybraliśmy? Czy on reprezentuje nas? Czy on reprezentuje swoją partię? Czy on reprezentuje wszystkich obywateli? Czy tylko tych, którzy na niego zagłosowali? A może wszystkich obywateli w swoim okręgu, nawet tych, którzy na niego nie głosowali. Pewnie jak oglądacie, nie wiem, czy ktoś ogląda, ale jak się wybierze polityka, to on zawsze bardzo często jak wygra, to wychodzi i mówi, że on będzie na przykład prezydentem wszystkich obywateli. Więc teoretycznie ma reprezentować wszystkich, no ale przecież część na niego nie głosowała. Część ma zupełnie inne poglądy i nie zgadza się z tym politykiem, no więc jak on może ich reprezentować? Więc może reprezentuje tylko tych, którzy na niego głosowali. No może, ale zobaczcie, że część posłów musi głosować w wielu wypadkach tak, jak chce tego partia. Bo to partia narzuca na przykład dyscyplinę i mówi, że w tam i w tym przypadku głosujemy tak, a nie inaczej, niezależnie od tego, co dany poseł sądzi. I jeżeli nie zagłosuje tak, jak chce partia, to będzie miał kłopoty i może zostać z tej partii wykluczony. Więc nawet nie reprezentuje... Podaj przykład jakiegoś głosowania, kiedy była dyscyplina, i posłowie zostali ukarani albo chociaż napiętnowani. No to tych przykładów nie brakuje, a taki pierwszy, który przychodzi mi do głowy z Polski, to może pamiętacie, kilka miesięcy temu była taka inicjatywa Piątki dla Zwierząt, wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, i to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego, żeby wprowadzić takie przepisy na rzecz zwierząt, na przykład zakazać handlu, hodowli zwierząt futerkowych, wprowadzić jakieś nowe, zakazać uboju rytualnego, wprowadzić takie przepisy, które sprawią, że zwierzęta będą lepiej traktowane. I część posłów Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosowała za tym i została ukarana, została zawieszona. Część już została odwieszona z powrotem, ale część została zawieszona. Inne kary to mogą być oczywiście kary finansowe, mogą być takie kary, że ktoś zostaje w ogóle wykluczony z partii, może później, jeszcze inna kara, może później dostać złe miejsce na liście wyborczej, czyli gdzieś daleko z tyłu i przez to będzie mu trudniej prowadzić kampanię, więc partie wprowadzają dyscyplinę i nierzadko żądają od swoich posłów, by głosowali tak, jak chce tego kierownictwo partii. Tak, Gowinowcy się wstrzymali, jeżeli już tak. Mamy być przeciw była część Solidarnej Polski, ale to, o co mi chodziło, to byli też posłowie samego Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko Piątce dla Zwierząt i zostali za to zawieszeni. Ziobryści byli przeciwko, Gowinowcy wstrzymali się, część posłów PiS-u była też przeciw i dostała za to karę. Dobrze. Systemy wyborcze. Większościowy, proporcjonalny i mieszany. I to jest, może się to komuś wydawać nudne, no bo co to jest, trzeba, bo to jest sporo matematyki, jakichś szczegółowych, takich drobiazgowych regulacji o tym, jak funkcjonują systemy wyborcze, ale to, jaki mamy system, decyduje o tym, jak w ogóle wybieramy swoich przedstawicieli. To nie jest tak, że każda demokracja działa tak samo, że ktoś dostaje kartkę wyborczą, oddaje głos i wszystko dzieje się w ten sam sposób. Nie. W zależności od tego, jak te głosy są liczone, to wpływa na to, jak ten system w ogóle funkcjonuje, jakich polityków wybieramy, ile mamy partii, jakie partie są dominujące i tak dalej, i tak dalej. To niestety jest znacznie bardziej skomplikowane niż tylko właśnie głosowanie, dlatego też tytuł tej prezentacji, że to jest znacznie więcej niż wybory, że demokracja to więcej niż wybory. System większościowy, o którym wam wspominałem, to właśnie taki system, w którym dzieli się kraj na poszczególne okręgi wyborcze i tam, gdzie w danym okręgu wygrywa jeden kandydat i on zostaje posłem czy jakimś naszym reprezentantem. To jest system bardzo prosty, taki elegancki i wydaje się, że bardzo sprawiedliwy, no bo po prostu wygrywa jeden człowiek z naszego okręgu i tyle. Takiego systemu, taki system na przykład chciałby wprowadzić w Polsce Paweł Kukiz. Mówi o tym od dawna, że chciałby jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli dzieli się kraj na
okręgi i z każdego okręgu wybierany jest jeden przedstawiciel. Czyli na przykład mieszkacie, ja jestem ze Szczytna, czyli na Mazurach, czyli dookoła Szczytna albo w samym mieście tworzy się okręg wyborczy, wszyscy mieszkańcy głosują i z naszego miasta ten, kto zwycięży, jest naszym posłem. Proste. Ale tak jak wam mówiłem, te wszystkie mniejsze partie nie mają wtedy szans na to, żeby zdobyć jakiekolwiek mandaty. Czyli jeżeli się nie opiera jednej z dwóch największych partii, no może z trzech największych partii, to wasz kandydat praktycznie nie ma szans. Można tu wprowadzić jeszcze jedną zasadę, czy ten kandydat, który zwycięża, ma uzyskać więcej niż 50% głosów. Jeżeli nie uzyska, to wtedy robi się drugą rundę, w której startuje dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami, czyli tak jak w wyborach prezydenckich mamy, że głosujemy, jeżeli żaden kandydat nie dostanie 50% głosów, to mamy drugą turę. Takie systemy też funkcjonują. I znów tu jest jeszcze bardzo wiele innych skomplikowanych rzeczy. Podam wam jeden jeszcze przykład, który może wpływać na wyniki wyborów, o którym rzadko się myśli. Kto ustali, jak będą przebiegały granice tych okręgów wyborczych? Ten, kto ustali, jak dzielimy kraj, może mieć wpływ na wyniki wyborów. Odpowiednio dostosowując granice okręgów, możemy sprawić, że wygra kandydat jednej partii, na przykład bardziej konserwatywnej, lub drugiej partii, na przykład bardziej liberalnej. Nie? Na przykład w Warszawie są takie dzielnice, gdzie wygrałaby Koalicja Obywatelska, a są też takie dzielnice, gdzie wygrałoby pewnie Prawo i Sprawiedliwość. Większość w Warszawie akurat to jest takie, gdzie wygrałaby Platforma czy Koalicja Obywatelska, ale są też takie, gdzie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. I w zależności od tego, jakbyśmy sobie Warszawę podzielili, to moglibyśmy dostać różne wyniki. System proporcjonalny to jest taki system, jak mamy w Polsce, czyli są okręgi wielomandatowe i liczba uzyskanych przez daną partię miejsc zależy od rozmiaru poparcia wyborców. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, jedno ważne pojęcie, które warto wprowadzić, to jest próg wyborczy. Czy powinno być tak, że wszyscy, którzy dostaną nawet niewielką liczbę głosów, wchodzą do Sejmu i mają prawo do reprezentacji? No z jednej strony tak, bo nawet jak ktoś ma małą partię, ale dostał powiedzmy 2% wyborców ma w całym kraju, to powinien mieć jakiegoś może posła czy dwóch. Ale z drugiej strony, gdybyśmy tak zrobili, to wówczas w Sejmie mielibyśmy bardzo, bardzo dużo partii, bo nawet te najmniejsze by do tego Sejmu się dostawały. I wtedy w takiej sytuacji bardzo trudno jest stworzyć większość. Bardzo trudno jest stworzyć jakąś koalicję, żeby rządzić sprawnie. Więc wprowadza się progi wyborcze, czyli mówi się, że do Sejmu wchodzą wszystkie partie, które dostaną powyżej tego progu wyborczego, czyli w Polsce to jest 5% głosów dla partii i 8% głosów dla koalicji, czyli dla zbioru kilku partii. Minus tego jest taki, że czasami te głosy się po prostu marnują, bo dana partia nie przekroczy progu wyborczego, nie dostaje się do Sejmu, no i co? I jej wyborcy nie mają reprezentacji. Tak było na przykład w 2015 roku, gdzie Lewica dostała prawie 8% głosów, ale nie przekroczyła tej granicy, w związku z tym nie miała ani jednego posła, a partia taka jak PSL miała 5% głosów, ale przekroczyła próg wyborczy dla partii i miała swoich posłów. Także widzicie, jak w zależności od tego, jak system jest pomyślany, to takie możemy dostać czasami dziwne wyniki. Ja tak? Chcę powiedzieć, że to był taki moment, kiedy w tamtych wyborach, kiedy dużo ludzi młodych głosowało na właśnie na te partie lewicowe i dla wielu to było pierwsze głosowanie i takie mieli poczucie potem rozczarowania, to znaczy właśnie, że to są te głosy, o których powiedziałeś, że one są w pewnym sensie zmarnowane, no bo ta partia nie weszła. I jak się idzie i wrzuca głos, to zawsze jest takie, ja na przykład to mogę powiedzieć, ja zwykle próbuję głosować na partie, które nie są mi bliskie, ale też, że coś nowego oferują.
I zawsze mam coś takiego, taką wątpliwość, matko, jak to zrobić, żeby oni na pewno, żeby mój głos nie był zmarnowany. Więc to jest taki dylemat wyborcy, czy głosować na te partie, które wiadomo, że wejdą, i z drugiej strony trochę wiadomo, co z tego wyniknie, a z drugiej strony właśnie, czy ryzykować. No i to ludzie podejmują różne decyzje. Pamiętam, że moi synowie wtedy głosowali obaj na właśnie tę lewicę i wszyscy mieli potem do siebie mieli żal, że tego nie przewidzieli. Więc... Pan Bartosz tutaj pisze, że nie ma głosów zmarnowanych. No jasne, w tym sensie nie ma głosów zmarnowanych, bo one są oddane. Tylko jak wyborca, wielu wyborców może myśleć tak, jak właśnie opisała Alicja, czyli w zależności od tego, jak duży jest, wysoki jest ten próg wyborczy, no to część powie sobie, a lubię lewicę na przykład, albo lubię PSL, ale nie zagłosuję na nich, bo oni się nie dostaną do Sejmu i nie będę miał żadnej reprezentacji. I dlatego głosują inaczej. A więc w zależności od tego, jak są zaprojektowane reguły gry, to wpływa na zachowanie wyborców. To bardzo chcę Państwu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jakaś jedna demokracja, tylko te demokracje mają różne zasady. I w zależności od tego, jakie są te zasady, to one dają inne wyniki i inne, no tak, dają po prostu różne rezultaty i prowokują ludzi do innych zachowań. Tutaj macie takie pytanie, spróbuj powiązać ze sobą systemy partyjne, czy partii są dwie tylko w danym kraju, czy jest ich wiele, i systemy wyborcze, większościowe i proporcjonalne. Otóż jeżeli macie system większościowy, czyli taki, gdzie są te okręgi wyborcze i wygrywa tylko jeden kandydat z okręgu, to taki system prowadzi do powstania systemu dwupartyjnego, czyli że są tylko dwie partie w państwie. I takim systemem jest na przykład system amerykański. Macie partię demokratyczną i partię republikańską. I to są bardzo takie obszerne partie, w których się muszą zmieścić politycy o bardzo, bardzo różnych poglądach. A jest ten system dwupartyjny dlatego, że właśnie kiedy ma się te okręgi jednomandatowe, to tak jak powiedziałem, może zwyciężyć tylko największa, tylko bardzo duża partia, a te mniejsze są skazane na przegraną. No i no możecie sobie sami zadać pytanie, czy to jest uczciwe i sprawiedliwe, czy jednak powinno być inaczej. Dobra. W ogóle jeszcze jedno zdanie tylko o tych zmarnowanych głosach, bo to oczywiście jest metafora, one nigdy nie są zmarnowane. Nawet przecież te partie, na które wtedy ludzie głosowali, one nie zniknęły, nikt się tam nie załamał i nie powiedział, o dobra, nie weszliśmy, to przestajemy działać. Przeciwnie, w tej chwili są, prawda, w parlamencie i wiedzieli, ile mają poparcia, próbowali się jakby no, wykonać jakąś dużą pracę, żeby tym razem wejść i się udało. Zrobili koalicję, która była, także każdy głos w jakimś sensie jest informacją dla systemu, dla partii, na jakie poparcie może liczyć i co z tym dalej robić. Kolejna rzecz to jest, zanim oddamy głos, to mamy kampanię wyborczą i teraz te kampanie wyborcze mogą wyglądać w bardzo, bardzo różny sposób. One wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, wyglądają teraz zupełnie inaczej. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że w czasach, kiedy nie było radia, albo dopiero radio zaczynało, no to kandydat musiał objechać kraj i jeżeli chciał się spotkać z wyborcami, jeżeli chciał zdobyć ich głos, no to nie mógł wygłosić orędzia w telewizji, tylko faktycznie musiał objeżdżać to państwo. W związku z tym, jeżeli mamy jeszcze mały kraj, relatywnie taki jak nawet Polska, no to okej, ale też wybory odbywały się na przykład w Stanach Zjednoczonych i kandydaci pociągami musieli podróżować po całych Stanach i jakieś tam przemówienia wygłaszać, żeby sobie wyborców pozyskać. Teraz, kiedy pojawiła się telewizja, to zmieniło kampanię wyborczą, a teraz, kiedy pojawiły się od jakiegoś czasu media społecznościowe, to znów mamy zupełnie inną kampanię, bo można w telewizji, kiedy występujecie, podam wam tylko jedną różnicę między telewizją a tymi współczesnymi kampaniami, kiedy ktoś występuje w telewizji, to mówi do wszystkich, którzy oglądają telewizję, nie? Włącza się i to jest jeden przekaz do wszystkich. Można wystąpić w jednym lub innym kanale, możemy sobie wybrać kanał, ale mówimy do wszystkich, którzy oglądają. A dzięki mediom społecznościowym można dostosowywać, jak wiecie, przekazy do poszczególnych grup wyborców, czyli mówić różnym grupom to, co chcą usłyszeć.
jak ktoś, komuś zależy na przykład na prawach zwierząt, to będziemy do niego mówili tylko o prawach zwierząt, a jak komuś zależy na przykład na niskich podatkach, to będziemy mu tylko mówili o niskich podatkach. I to sprawia, że wyborcy bardzo często nie poznają pełni nawet programu kandydata, bo tylko dostają takie wyrywki, które im się mogą najbardziej spodobać. Kampania negatywna to jest kolejne takie pojęcie, które może warto znać. Kampania negatywna, to mówiąc w skrócie, to jest taka, w którym bardziej krytykujemy naszych przeciwników, niż mówimy to, co chcemy zmienić. I oczywiście ona bywa bardzo skuteczna, jeżeli pokażemy, że nasz przeciwnik to jest jakiś straszny człowiek i pokażemy jakieś kompromitujące jego materiały, ale bardzo często ona sprawia, że wyborcy zamiast dowiedzieć się czegoś pozytywnego o tym, co polityk chce zrobić, no to słyszą tylko i wyłącznie o tym, jaki to zły jest jego przeciwnik. Skąd wziąć pieniądze na kampanię? To jest ciekawy też problem. Czy wy uważacie, że na przykład pieniądze powinno dawać państwo partiom? Czyli jeżeli ktoś ma partię i ta partia jest, uzyska na przykład jakieś poparcie, to powinien dostać pieniądze od państwa na to, żeby prowadzić kampanię? To jest bardzo ciekawe pytanie. Kłócą się już od wielu lat ze sobą różni politycy. Ciekawe, co wy uważacie? O! Natalia uważa, że nie, że państwo nie powinno dawać. A jakby, pani, mówi, jakby pani jeszcze, Natalia, a pani Karina napisały, dlaczego nie? Bardzo może jakiś procent, czyli część kosztów, żeby pokrywać. Mhm. Wszyscy uważacie, że nie, matko jedyna. No dobrze. Dlaczego to nie jest takie proste? Znowu. No dobrze, no to dlaczego to nie jest takie proste? No bo wyobraźcie sobie, kampania wyborcza kosztuje dużo pieniędzy. Wiecie, w Polsce to są jeszcze takie nie tak duże sumy, to znaczy one są duże dla nas jako prywatnych obywateli, ale w porównaniu z innymi państwami to one są nieduże. Wiecie, ile kosztuje wygranie wyborów czy kampania w Stanach Zjednoczonych na prezydenta, ile trzeba zebrać pieniędzy, jak macie już tych dwóch kandydatów, których oglądamy w telewizji teraz, to był na przykład Joe Biden i Donald Trump, ile oni muszą zebrać pieniędzy, żeby poprowadzić kampanię? Oni muszą zbierać już ponad miliard dolarów, żeby zwyciężyć. I teraz oni muszą skądś te pieniądze wziąć. I pytanie, od kogo biorą? Jeżeli nie ma jakichś limitów wydatków, czyli jakichś ograniczeń tego, ile można wydać, i jeżeli nie daje tych pieniędzy państwo, no to skąd biorą pieniądze? No mogą brać na przykład od firmy, ale te firmy potem mogą czegoś chcieć w zamian, czyli na przykład obietnicy, że ten ktoś przegłosuje prawo korzystne dla tej firmy. Na przykład jakbym miał kopalnię, to bym wpłacił pieniądze na tego polityka, który obieca, że nie zamknie kopalni i będziemy nadal palić węglem. A jakbym miał produkował panele słoneczne, to bym dawał pieniądze na tego polityka, który mi obieca, że będzie korzystał z energii odnawialnej. Nie? Więc te firmy, jak wpłacają, to chcą czegoś w zamian. Mogą wpłacać ludzie jakieś drobne sumy, tylko no wiadomo, że przeciętny człowiek wpłaci mniej niż jakaś wielka korporacja. Więc powstaje też pytanie, czy powinny być jakieś ograniczenia, czy powinny być jakiś limit tego, ile można na kampanię wpłacić. Ktoś powie, no jasne, powinien być jakiś limit. Ale jeżeli są limity, to ktoś inny powie, ale to jest ograniczenie wolności. Jeżeli ja jestem bogaty i chcę dać 1 000 000 złotych komuś na kampanię, to dlaczego mi tego zabraniać? Nie? Więc to nie jest takie proste. To jest także bardzo skomplikowany temat, jak powinna być kampania finansowana i skąd brać pieniądze, bo później ten polityk być może będzie się musiał za te pieniądze jakoś odwdzięczyć. Więc może lepiej, żeby wziął od państwa nawet mniejsze sumy, niż brał od jakichś firm czy bogatych ludzi. Dalej. Łukaszu, masz ostatnie 3 minutki, dobra? Bo dobrze, jeszcze mamy potem parę informacji, więc wybierz coś, co jest, bez czego na pewno nie można żyć jako młody obywatel, bez informacji, która jest kluczowa. Dobrze, dobrze. To ja bym jeszcze powiedział 2 słowa o referendum, bo często się tak mówi, że to jest taka prawdziwa demokracja, kiedy ludzie mogą iść, mogą sobie sami podjąć decyzję, że nie wybierają przedstawicieli, że to nie w Sejmie się coś głosuje, tylko jest referendum i ludzie mogą opowiedzieć, że są za tym lub za czymś innym.
No i teraz pytanie, czy wy też tak uważacie, że referenda są lepsze niż wybory na przykład do Sejmu i poleganie na naszych parlamentarzystach? Teraz mamy taką sprawę w Polsce. Są protesty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Są ludzie tacy, którzy chcą, żeby ono było dostępne tam dla kobiet do 12 tygodnia ciąży, a są tacy, którzy chcą, żeby było to zakazane. No i pojawiają się pomysły, że może trzeba zrobić referendum. I wtedy ludzie niech powiedzą, tak? Czy są za tym, żeby to prawo było dostępne, czy nie. No i jacy zwolennicy referendum mówią, że wtedy to będzie głos narodu, będzie głos ludu i to jest taka prawdziwa demokracja. A przeciwnicy mówią, podają kilka argumentów. Właśnie, tu pan Bartosz napisał, pytania referendalne są subiektywne. Znaczy, tak, można je różnie sformułować i w zależności od tego, jak się je sformułuje, to niestety ludzie mogą zagłosować w różny sposób. Wyobraźcie sobie, w przypadku tego referendum można sformułować pytanie tak bardzo brutalnie, na przykład, czy jesteś za zabijaniem dzieci? Tak? Nie. Będziecie mieli inne wyniki niż jak sformułujecie pytanie, czy jesteś za prawem kobiety do przerywania ciąży do 12 tygodnia życia. Nie? To jest inne pytanie. Można w zależności od tego, jak będą sformułowane te pytania, możecie dostać inne, troszkę inne wyniki, nawet niewiele się różniące, ale już decydujące o prawie. To po pierwsze, czyli ten, kto ustala pytania, ma tutaj duże wpływy. A po drugie, mówią przeciwnicy tego referendum, nie o wszystkim mogą decydować ludzie, nawet w demokracji. Jeżeli byśmy chcieli podjąć decyzję, że odbieramy kobietom prawo głosu, nie? Wyobraźmy sobie, to czy coś takiego może być... Mężczyznom. Niech będzie mężczyzną, dobrze, to mężczyzną, albo brunetą, albo okularniką prawo głosu, to czy można coś takiego poddać pod referendum i zagłosować? No i nie, bo prawa tych ludzi, są pewne prawa, które nie są, których nie można poddawać pod głosowanie. To są prawa, których w demokracji nie wprowadzamy, bo musimy szanować mniejszości. Tak samo jakbyśmy chcieli, na przykład ktoś by wymyślił, zagłosujmy o tym, czy wprowadzamy niewolnictwo na nowo. No, znów nie, bo są pewne prawa, które przysługują wszystkim i które nie są negocjowalne. One nam wszystkim przysługują z tego tytułu, że jesteśmy obywatelami. A więc referenda mają swoją rolę, są ważne, ale nie o wszystkim mogą decydować. To chyba tyle, Alicja, skoro już musimy kończyć. Tak, wspaniale. Słuchajcie, ja mam jedno pytanie, bo widzę, że tu się wywiązała duża dyskusja na temat tych spraw związanych z aborcją i prawami i tak dalej. I trochę się zastanawiam, bo a z kolei wiem, że nauczycielom bardzo często jest trudno o tym mówić w szkole, na lekcjach, bo to się zrobiło taki gorący temat. I moje pytanie jest takie, to jest moje pytanie do nauczycieli. Czy wy byście na przykład uważacie, że takie webinarium na temat tego, jakie różne w tej chwili są propozycje i dlaczego i co dalej z tym zrobić? Czy to jest coś, czym mielibyście ochotę wziąć udział i jak o tym uczyć, więc bardzo proszę o odpowiedź tutaj na czacie, ale nauczycieli bardzo proszę. I tak dla tematyki światopoglądowej, super. To jest my wiemy, mamy takie głosy od nauczycieli, mamy takie głosy od uczniów, świetnie, bardzo dziękuję. No to pomyślimy, jak to zrobić, bo naprawdę nie wygląda, żeby ten temat miał się szybko jakoś wyczerpać i skończyć. Dobrze, słuchajcie, to ja teraz tu macie tego Trumpa, co pytał ktoś, kto to jest, no to tu można zobaczyć. To jest Donald Trump i to jest jeszcze ważny slajd, jeżeli będziecie chcieli zajrzeć. Wybory nie kończą, nie decydują tylko o demokracji. Ważne jest jeszcze to, moi drodzy, żeby ten, kto przegra, uznał wyniki wyborów. Bo jeżeli ktoś, kto przegra, nie chce oddać władzy, tylko się jej trzyma i na przykład, nie wiem, wysyła wojsko na ulicę albo zapędza pałkami ludzi do domów i nie chce oddać władzy tym, którzy wygrali, no to zaczyna być problem i to wtedy już na pewno nie jest demokracja. Bardzo, bardzo dziękujemy Łukaszowi. Możecie tutaj pisać brawa i podziękowania na czacie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Dziękuję. Emotikony i wszystko. Jeżeli komuś zostało jakieś pytanie, to można je wysłać.
na maila CEO-owego, najlepiej do mnie albo do Artura. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, to jest tu link i one będą dostępne wyłącznie online, więc dla nauczycieli bardzo proszę. A do was mam jeszcze taką informację, no, że my bardzo w centrum cały czas, o, tu jest mój ulubiony rysunek, trochę taki może seksistowski, ale nie wiadomo w którą stronę, więc można go obejrzeć. Jak żona mówi do męża, który czyta gazetę, a ona wyszła właśnie z kuchni, bo gotuje obiad i potrzebuje pomocy i mówi, że na razie mieliśmy tu demokrację, ale możemy zaraz spróbować czegoś innego. I to jest też w naszym podręczniku, ten podobnie jak wiele innych fajnych rysunków, o których można potem na lekcji rozmawiać. Natomiast to, co jeszcze wam chcę powiedzieć, to, że my oczywiście poza tymi podręcznikami prowadzimy też bardzo fajne działania, po prostu takie edukacyjne typu projekty. No i na przykład dzisiaj jest ostatni moment, naprawdę ostatni moment, bo już się zgłosiło więcej szkół niż chcieliśmy, do projektu Młodzi w Akcji. Bezpłatny, od marca do czerwca, uczniowie 14-19, więc pewnie też dla waszych uczniów. I dzisiaj jest 8 luty, czyli jeżeli ktoś się nie zgłosił, a bardzo ma ochotę, to jest takie działanie, że robicie po prostu z uczniami zdalny projekt, który ma jednak jakieś mieć realne przełożenie na to, co się dzieje w waszej okolicy. Z bardzo fajnymi materiałami i super moderatorami, więc bardzo zachęcam. Tylko dzisiaj do 24, ale mamy też projekty, które się nie kończą dzisiaj i to wśród nich jest na przykład Poczytajmy, tu się zakłada kluby czytelnicze i można, to jest zwłaszcza dla takich osób, które chciałyby spróbować, jak się czują w takiej roli, nie wiem, trochę opiekuna, trochę takiego nauczyciela bardzo młodego, trochę czytacza, zakładacie kluby czytelnicze, gdzie młodszym uczniom czytacie, wybieracie sami fajne książki. A propos, ukazała się genialna książka dla dzieci, obrazkowa. Wyślę wam, poproszę Anię Sokolnicką, która organizowała dzisiejszą click meeting, której bardzo dziękuję, i Arturowi Krupińskiemu, który to współorganizował. Bardzo im dziękuję za ich pracę i poproszę, żeby wam wysłali link do książki, której niestety nie mamy, trzeba by ją kupić, ale to jest o dyktatorze takim, to jest właśnie o demokracji, to jest niby biografia takiego dyktatora hiszpańskiego, który się nazywał Franco, ale to jest książka dla dzieci, którą można by czytać naprawdę małym dzieciom, nawet w edukacji wczesnoszkolnej, i która bardzo dobrze pokazuje to, czym się różni demokracja od dyktatury, czyli od takiego ustroju, w którym sprawuje władzę jeden człowiek, on tam rządził ponad 40 lat i robił straszne rzeczy. No i także zachęcam, w klubie Poczytajmy, czytajcie nie tylko bajki, ale też książki o demokracji, o prawach naszych, o wolności, o równości, o takich fajnych rzeczach. I ostatni program, tylko dla warszawskich szkół, długa rekrutacja. I to jest głównie, chodzi o to, żeby się dowiedzieć, jak działa na przykład organizacja pozarządowa, jaką jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, albo Kultura Liberalna, z którą współpracował przez wiele lat Łukasz Pawłowski, albo dziesiątki, 100 tysięcy organizacji pozarządowych, które są w Polsce i które mają naprawdę bardzo dużo rzeczy fajnych, robią, tylko my nie zawsze wiemy, że to zrobiła organizacja pozarządowa, a nie jakaś władza centralna czy lokalna. Także bardzo was zachęcam, strasznie wam wszystkim dziękuję za świetne tutaj komentarze, poza tymi o Pokemonach, bardzo tego nie lubię, jak mi ktoś tutaj wciska takie rzeczy, no ale wiadomo, jesteście uczniami, uczennicami i czasami coś trzeba zrobić, co jest poza normą, ale dzisiaj nie było bardzo źle. I zaświadczenia są tylko dla nauczycieli, bo to na razie wam się jeszcze chyba do niczego nie przydadzą. Także bardzo, bardzo was zachęcam i zapraszam na następne lekcje, za miesiąc będzie następna. Sprawdzajcie na Facebooku i czytajcie maile. I bardzo wam dziękuję jeszcze raz i wam macham na pożegnanie.
Bardzo dziękuję. Trzymajmy się i podtrzymujmy naszą demokrację, bo ona nigdy nie jest dana raz na zawsze.